Co będzie w dzisiejszej sądzie? Będzie trochę atmosfery świątecznej, ale będzie też świąteczny element grozy. Zapytamy się radzan, czy zabijają własnoręcznie karpie i jak to robią. Czy ma już pani karpia? Nie, jeszcze nie mam, ale już wkrótce będę mieć. A zabija pani własnoręcznie? Słucham? Zabija pani własnoręcznie? No raczej nie. Kupuję już takiego uśpionego. Nie lubię zabijać niczego. To już męska sprawa, karpiki. No już jest właśnie, taki żywy kupiony. Taki żywy? I kto zabija, proszę mi powiedzieć? A u nas mężczyźni. Już kupiony, już kupiony. Zamrożony. Będzie rozmrożony i w galarecie. U nas nie ma karpia. Nie ma karpia. Nie lubimy. Nie lubić. Ja też nie lubię. Ponieważ nikt w rodzinie nie lubi karpia, więc inne ryby są. Natomiast pstrąg dominuje. Nie, karpik, bo karpika nie będzie. Nie będzie karpika. Nie, oto. Będzie inna rybka. I jaka rybka? Dorsz. A kto przyrządza? Ja. Pani przyrządza. Tradycyjnie pani. Tradycyjnie, domy. Tak. Śmietanie w tym roku będzie pierwszy raz zapiekane takie śmietanie. Pan neutralizuje karpia? Nie, nie. Nie? Ja to jak kargur z pawlakiem. Ja kury nie zabiję. Nie, nie jesteśmy w stanie zabić. Kupuję filety z karpia. Nie, w życiu bym sama nie zabiła. Nie potrafiłabym. Nie? Ani wypatroszyć też. Humanitarne zabijanie karpia, to nie bym powiedziała, że polega na tym, by w ogóle nie zabijać karpia, tylko żeby sobie tak wywadnie popływał. Zneutralizowany już dużo wcześniej. Ja kupiłem już płaty gotowe. I już czekają na wigilijną ucztę. Kupując, poprosiłam pana, żeby pan mi po prostu go ogłuszył i zabił. No. Co to znaczy humanitarnie zabijać karpia? O Jezu. To niezbyt przyjemna rzeczywiście sprawa, ale przecież wszelkiego tego typu działania są zwykle nieprzyjemne, jak się odbiera życie jakiemukolwiek stworzeniu. Ale przecież musimy również spełniać te tradycyjne nasze wigilijne zwyczaje. Teraz może już o tyle łatwiej, że robią to za nas inni. No głowę chyba uciąć. Nie. Jakieś wspomnienia związane właśnie z tradycją wigilijnego karpia na stole? No wiem, że łuski przynoszą szczęście i trzeba włożyć do portfela, to się pieniądze będą trzymały. W myśl przysłowia bez jemioły rok goły, zafundowałem sobie rodzinie taką oto jemiołę, żeby rok był szczęśliwy i bogaty w szczęście i zdrowie i we wszystko. Jakieś rodzinne tradycje związane ze świętami? Tak, przed świętami już robimy bombki, łańcuchy do przedszkola, na przykład w tym roku robiliśmy. Co jeszcze razem? Pieczemy ciasteczka razem. Obawiam się robienia pierogu wspólnego, także, ale tak, pomocnik jest, także dużo różnych rzeczy wspólnie robimy. Jaki dom przygotowania do świąt? Bardzo. Super, już prawie wszystko zapięte na ostatni guzik. Domek wysprzątany, choineczki ubrane, potrawy już w części porobione, pogotowane. No i czekamy na ten wielki, piękny dzień. Czego byście sobie życzyli na święta? No na pewno zdrowia, szczęścia, spokoju. No i takich rodzinnych świąt, żeby były szczęśliwe. Czego byś sobie życzyła na te Boże Narodzenie, które nadejdzie? Żeby nie przytyć, to po pierwsze. No to. No i tak, to żeby później zdać sesję na studiach. A tak to, no, i tylko chyba tylko tego. I co jest najważniejszego w świętach Bożego Narodzenia? No myślę, że przeżywanie Narodzenia Pana Jezusa. Oczywiście prezenty. Miła atmosfera w domu. Święta są najpiękniejszym czasem. Ja ogólnie teraz jestem we Wrocławiu, a tutaj przyjeżdżam do Sieradza, do rodziców i po prostu na razie sobie nie wyobrażam święta gdzie indziej, jak tylko właśnie z rodziną. Właśnie, to są wszystkie miłe, bo to rodzina dosyć. Także nie ma problemu. Wnuki przyjdą, trochę naszumią. Także źle nie jest. No. Byle się nie pogorszyło. Zdrówko jak będzie trzymać, to nie jest tak źle. Na czym polega ta magiczna atmosfera świąt? No przede wszystkim na kolędowaniu, no i spotkanie w gronie rodzinnym tych najbliższych osób. Czego pan sobie życzy i rodakom na święta? Pomyślności, zgody, zrozumienia własnych racji, przede wszystkim konieczności porozumienia się i
pomyślności takiej w globalnym znaczeniu, na każdym polu i w sferze rodzinnej, bo to jest ważne, i w sferze zawodowej, i społecznej, w każdej. Na święta? Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, radości, uczniom dobrych oczyn, dorosłym podwyższenia, wypłat albo jeszcze szczęścia w rodzinie. A jakieś życzenia może? No, żeby wojny nie było. Boisz się wojny? Tak.